Księga Rodzaju, rozdział 29. Małżeństwo Jakuba. Jakub wyruszywszy w dalszą drogę, powędrował do ziemi synów wschodu. Tam ujrzał studnie w polu i trzy stada owiec wylegujących się wokół niej. Z tej bowiem studni pojono stada. Wielki zaś kamień przykrywał jej otwór. To też gromadzono tu wszystkie stada i wtedy dopiero odsuwano kamień z nad otworu studni, a po napojeniu owiec przesuwano go znów na dawne miejsce, nad otwór studni. Jakub rzekł do czekających tam pasterzy: Bracia moi, skąd jesteście? Odpowiedzieli mu: Jesteśmy z Haranu. On zaś pytał ich: Czy znacie Labana, syna Nachora? Oni na to znamy. I jeszcze zapytał ich: czy dobrze się miewa? Odpowiedzieli: Dobrze, ale oto jego córka Rachela nadchodzi z trzodą. Wtedy Jakub rzekł: Ponieważ jeszcze jest jasny dzień i nie czas zapędzać trzody, napójcie trzodę i idźcie ją paść. Oni zaś powiedzieli: Nie możemy poić, dopóki nie spędzą wszystkich stad i nie odsuną kamienia z nad otworu studni. Wtedy będziemy poić owce. Gdy Jakub tak z nimi rozmawiał, Rachela, która była pasterką, nadeszła ze stadem owiec swego ojca. A gdy Jakub ujrzał Rachelę, córkę Labana, brata swej matki i trzodę tegoż Labana, zbliżył się, odsunął kamień z nad otworu studni i napoił trzodę Labana. A potem ucałował Rachelę i rozpłakał się w głos. Kiedy zaś powiedział Racheli, że jest siostrzeńcem jej ojca, synem Rebeki, pobiegła i opowiedziała o tym swemu ojcu. Gdy Laban usłyszał nowinę, że to jest Jakub, jego siostrzeniec, wybiegł mu na spotkanie, uściskał go i ucałował, i wprowadził go do swego domu. Wtedy to Jakub opowiedział Labanowi o wszystkim. Laban rzekł do Jakuba: Przecież jesteś moją kością i ciałem. A gdym Jakub przebywał u Labana miesiąc, rzekł do niego Laban: Czyż dlatego, że jesteś moim krewnym, masz mi służyć za darmo? Powiedz mi więc, jaką mam ci dać zapłatę. Miał zaś Laban dwie córki. Starsza, starsza nazywała się Lea, a młodsza Rachela. Oczy Lei były jakby zgaszone, Rachela zaś miała piękną postać i miłą powierzchowność. Ponieważ Jakub pokochał Rachelę, rzekł do Labana: będę ci służył przez siedem lat za twoją młodszą córkę, Rachele, Laban powiedział: Wolę dać ją tobie niż komu innemu, pozostań więc u mnie. I tak służył Jakub za rahelę przez siedem lat, a wydały mu się one jak kilka dni, bo bardzo miłował rahelę. Wreszcie rzekł Jakub do Labana, ponieważ czas już upłynął, daj mi córkę twą za żonę, abym się z nią połączył. Wtedy Laban zaprosiwszy wszystkich mieszkańców tej miejscowości, wyprawił ucztę, a gdy był wieczór, Laban wziął córkę swą leę i wprowadził ją do Jakuba. I ten zbliżył się do niej. Dał też Laban tej córce swej niewolnicę Zilpę. Gdy rano Jakub zobaczył, że ma przed sobą Leę, rzekł więc do Labana, «Cóż mi uczyniłeś? Czyż nie za Rachele ci służyłem? Czemu mnie oszukałeś?» Laban odpowiedział, «Nie ma tu u nas zwyczaju wydawania za mąż córki młodszej przed starszą. Bądź przez tydzień z tą, a potem damy ci drugą, za którą jednak będziesz u mnie służył jeszcze siedem następnych lat». Jakub przystał na to i był przez tydzień z tą. Potem Laban dał mu, dał mu córkę swą Rachelę za żonę. Racheli dał Laban również niewolnicę Bilchę, aby jej usługiwała. Jakub więc zbliżył się do Racheli i kochał ją bardziej niż Leę. I pozostał na służbie u Labana przez siedem następnych lat. Dzieci Jakuba gdy pan widział, że Lea została odsunięta, otworzył jej łono. Rachela zaś była niepłodna. Lea poczęła więc i urodziła syna i dała mu imię Ruben, mówiąc: Wejrzał pan na moje upokorzenie. Teraz mój, mąż mój będzie mnie miłował. A gdy znów poczęła i urodziła syna, rzekła: Usłyszał pan, że zostałam odsunięta, i dał mi jeszcze to dziecko. Nazwała więc je Symeon. Potem znów poczęła i urodziła syna i rzekła, Już teraz mąż mój przywiąże się do mnie, bo urodziłam mu trzech synów, dlatego dała mu imię Lewi. I jeszcze raz poczęła i urodziwszy syna, rzekła, Tym razem będę sławić pana, dlatego dała mu imię Juda, po czym przestała rodzić.